to skoro dzisiaj 19 czerwca, to chyba o roku szkolnym 2018-2019. Tu widzą Państwo, snują się jeszcze ostatni uczniowie. To nie zmienia faktu, że rok szkolny godzinę temu się skończył. Trudny? Najtrudniejszy? Dziwny? Najdziwniejszy? Nie chcę się licytować na to, jaki ten rok szkolny był, ale uczniowskie i nauczycielskie bardziej chyba. Nauczycielskie bardziej mózgi działają na dwa kalendarze. Jeden to kalendarz roku szkolnego, a drugi to ten taki od stycznia do grudnia. I to nie tylko z powodów organizacyjnych, ale również ludzkiej energii, pomysłów i które no nie da się pracować 12 miesięcy na 130% i brać życia, tak? No więc we wrześniu zawsze jest taki szkolno-biurokratyczny. Później w październiku polecieliśmy do Oxfordu na parę dni. Jak się z Leszna ląduje na najstarszym anglosaskim uniwersytecie świata, to zawsze jest inaczej i wraca się stamtąd z kimś zupełnie innym. Później 7 razy spotykaliśmy się na portretach Ziemi i każdy z tych naszych gości to właściwie jest odrębny świat i te ich opowieści o Ameryce Północnej, o Filipinach to były czasami dodatki do ich świata. No a później w styczniu na 2 tygodnie przenieśliśmy się z uczniami do Reykjaviku, goniąc zorzę polarną. Jak się goni zorzę polarną w cudzysłowie, chociaż nie, dosłownie ją goniliśmy momentami na statku po Atlantyku w nocy ze swoimi uczniami, to też jest duża rzecz. Ja nie się zorientowałem, jak się przyszła wiosna. Ta wiosna jakoś dziwacznie ostatnimi czasy przychodzi. Potem był kwiecień, a w kwietniu był strajk. Duży strajk, może i największy. Jaki strajk był, to każdy wie. Chyba trudniejsze to, co się okazało po strajku. Ludzie mają tendencję, każdy z nas, ja tak samo, do obdarzania innych klęską. I tak sobie myślę, że ten strajk pokazał sporo ludzkich klęsk, nauczycielskich, uczniowskich, rodzicielskich, polityków, działaczy związkowych. Potem pojawił się nowy minister edukacji, 16 już zresztą w moim życiu. 25 lat jestem nauczycielem i to jest 16 minister edukacji. Całkiem sporo i boję się, że nowy minister potwierdza to nieformalne prawo, które kiedyś odkryli nauczyciele. Ja się pod nim podpisuję, nie wiem jak je nazwać, może je teraz zaproponuję nazwę. Pierwsze prawo MEN, a brzmi ono mniej więcej tak. Każda nowa zmiana w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest zmianą na gorsze. A potem przyszły upały, ponoć przyjdą jeszcze większe i Polsce i lekcje zostały skrócone i co? I Polsce grozi regularny blackout. Dziś jest 19 czerwca, rok szkolny się skończył. Ja go zamykam pojutrze koncertem, wymowny koncert Dead Can Dance gra w Warszawie. Jak Państwo widzą, to był taki roller coaster, dosłownie gra słów ten rok szkolny. Gdyby chcieć podsumować to, na pewno to był rok, który pozbawił ogromnej ilości ludzi złudzeń, że edukacja w Polsce nie ma na celu i nie jest traktowana jako sposób inwestowania w młodych ludzi, tym samym w Polskę. Edukacja w Polsce ma być oparta na egzaminach i na ocenach i w tym względzie to jest świetnie się to wszystko udaje. Następna sprawa to jakby dosyć mocno może w tym roku zabrzmiało, że wolność to jest takie coś, co dla jednych jest niezbędne do życia, a inni się tego panicznie boją i mogliśmy to wszyscy w tym roku szkolnym oglądać. 2018-2019, wiesz co, dobrze, że się skończyłeś. Idź już w diabły roku szkolny. Udanych wakacji dla wszystkich. Do zobaczenia we wrześniu, w nowym roku szkolnym.